Marina Julia. Marina, bardzo się cieszę, że do nas przyszłaś i zastanawiałam się, jak ja mam Ciebie przedstawić. W Wikipedii jest napisane, że jesteś działaczką społeczną, ale tak naprawdę to jest pojęcie, które nie jest w stanie zmieścić wszystkich Twoich talentów i tego, jakim jesteś człowiekiem. Bo jak Ciebie poznałam, to wydawało mi się, że to niemożliwe, że pozwolisz, że powiem kilka słów o Tobie, jeżeli coś pomylę, to będziesz interweniować. Jesteś Rosjanką, masz domieszkę krwi białoruskiej, urodziłaś się na terenie obecnej Ukrainy i mieszkasz w Polsce. My mamy mnóstwo szczęścia, że Ty mieszkasz tutaj, bo gdyby Cię tutaj nie było, to myślę, że dużo byśmy stracili. Ty przełamujesz jakieś tabu, przełamujesz pewne konwencje, pokazujesz ludziom, że kolor skóry, religia, dieta, sposób bycia, miejsce, w którym się mieszka, praca, brak pracy, że to wszystko można połączyć, że jak się ma wielkie serce i to nie jest taki slogan, bo w tej chwili się mówi pozytywne myślenie, wielkie serce, nie. Ty masz w sobie coś takiego, taki imperatyw, że pomagając innym, gromadzisz wokół siebie ludzi, którzy też chcą z Tobą pomagać i oni się przez to czują lepiej. To jest coś niesamowitego, bo to się naprawdę rzadko zdarza, bo często zatrzymujemy się przy kimś, kto potrzebuje na chwilę, a Ty tych ludzi przy sobie jednoczysz i gromadzisz. Ja, wiesz, tak się zastanawiam, jak to jest? Możesz opowiedzieć o tym, bo w ogóle dlaczego Polska? No dlaczego Polska? Ja sama się nazywam migrantką ekologiczną, ponieważ na Ukrainie mi się bardzo ładnie i dobrze mieszkało i mój tata, który wychodził na podwórko w moim mieście Czerkasy, to środkowa Ukraina, miasto kwitnących moreli. Jak ja pytałam mamę, dlaczego porzuciłaś ten cudowny, czysty, białoruski brzeście, przyjechałeś na tą Ukrainę do Czerkas, mama mówiła, bo to miasto kwitnących moreli. Te morele kwitły wszędzie i te soczyste owoce leżały na ulicach i takie zmiażdżone, te pszczoły latały i całe pomarańczowe miasto, więc w tym pomarańczowym mieście ja byłam najmłodszą wicedyrektorką szkoły i jak mój tata wychodził na podwórko grać w domino, to zawsze mówił, no moja córka jest najmłodszą wicedyrektorką szkoły, więc to tylko określa, że mi się bardzo dobrze powodziło finansowo i że to nie była przyczyna mojego wyjazdu z Ukrainy, tylko to, że to miasto, te Czerkasy, które mogłyby być naprawdę cudownym i pachnącym nadal, no to w pewnym momencie władze jeszcze za czasów Związku Radzieckiego podjęli decyzję, że zrobią z niego miasto wielkiej chemii. Miasto zaczęło się dusić. W tych ogromnych ilościach fabryk bez filtrów, bez żadnych zabezpieczeń zaczęli umierać ludzie, czyli na przykład mojej koleżanki z klasy umarła mama, bo pracowała na tej wielkiej chemii. Czerkasy zyskało przydomek miasto wielkiej chemii. I moja córka Ilonka zaczęła chorować na chorobę, która potocznie się zwała aceton we krwi, czyli dziecko zionęło acetonem, trzeba było uciekać od tych lasów sosnowych, od tej rzeki Dniepr, od tych pachnących moreli, po prostu uciekać, żeby ratować zdrowie i dlatego wymyśliłam taką kategorię migrantka ekologiczna. Czyli po prostu się spakowałam, aż mój mąż tak pracował u cudownej osoby, niestety już nieżyjącego filozofa Cezarego Wodzińskiego, doktora habilitowanego. No i Czarek zaproponował mężowi, że znajdzie mi pracę, bo powiedział, że gdyby twoja żona była kucharką, to bym ci nie pomógł, bo nie mam w gastronomii żadnych znajomości, ale jeżeli jest nauczycielką rosyjskiego i to dobrą, to pomogę. I tak właśnie przyjechałam z dwoma walizkami, w jednej książki, w drugiej pościel i stanęłam w progach Liceum Społecznego nr 25, gdzie dyrektorką była Marzena Okońska i od razu oznajmiłam, dzień dobry pani dyrektor, ja mam czerwony pasek. A ona tak na mnie popatrzyła i mówi, wiesz co, ty tym czerwonym paskiem to sobie kieckę podwiąż, bo jesteś za chuda i zaraz ci spadnie. U nas w Polsce wasze radzieckie paski się nie liczą. No więc nie miałam już tego atutu w postaci paska, ale Marzena mnie przyjęła i powiedziała, że jeżeli potrafisz pracować, jeżeli dzieci będą się zapisywać na rosyjski, bo to było kilka języków do wyboru, bo to szkoła społeczna, więc były francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, no to zostaniesz. I zostałam na cały lat 15 w tym liceum. No i tam właśnie zaczęłam pomagać, stamtąd zaczął się wolontariat, bo dla mnie było za mało, żeby po prostu uczyć dzieci. Oczywiście, że uczyłam po swojemu, no bo szkoła Marzeny, nie mieliśmy żadnego podręcznika. Ja uczyłam ich na poezji, na literaturze i na przedstawieniach.
Na przykład pamiętam, że już drugi rok mojej pracy w szkole i robimy chór krokodyli. I wszyscy są przebrani za krokodyli i śpiewają, a ja igraję na gremuszki, u prachorzych. No widok to był wieczór rosyjski, był też chór Czerwonej Armii. To wszystko było cudowne, ale to była takie sztuczki, taka namiastka sztuki właśnie w szkole, gdzie język był poezją, był strojem własnoręcznie zrobionym, był Mirkiem Czyżykiewiczem, który przychodził z gitarą na nasze wieczory. Uwielbiał. Niech się stateczku przez falę zgubne Brodzkiego trzepoczął żagle jak zmięte ruble. Mój wielki przyjaciel, dzieci szybko lecieli do Empika, żeby kupić kasety Mirka Czyżykiewicza. Ale to jakby wszystko była Halina Frąckowia, która była jurorką mojego szkolnego idola. Jak taki Arab Mariusz Al-Tilaj mi zaśpiewał rosyjską piosenkę na 20:00. No, ona powiedziała świetnie. Po raz pierwszy w życiu słyszę, że ktoś śpiewa tak uroczo, a nie trafia ani w jedną nutę. Więc były to cudowne osoby z zewnątrz, które właśnie przychodziły do szkoły, ale tego było mało. Mało, bo brakowało mi tego, co było właśnie tam na Ukrainie, takiego pomagania i ludzi potrzebujących, bo wiadomo, że w szkole społecznej są zamożne dzieci, niepotrzebujące, więc wtedy taki znajomy mój przyjaciel, a prywatnie mąż profesor Moniki Płatek, powiedział, że zna w Warszawie miejsce, gdzie jest bardzo dużo rosyjskojęzycznych dzieci. I tym miejscem był ośrodek dla uchodźców, już nieistniejący na ulicy Ciołka. Dokąd myśmy się z nim wybrali, bo ja powiedziałam, że absolutnie chcę poznać rosyjskojęzyczne dzieci. I te rosyjskojęzyczne dzieci to były dzieci czeczeńskie. A było to 20 lat temu. I już jak trafiłam do tego ośrodka, to tak już z Czeczenami na wszystkie te 20 lat zostało. Mm-hmm. Poznałyśmy się w Polinie. To był finał ogólnopolskiego konkursu Poznajmy się. Tam spotkały się dzieci polskie, żydowskie, czeczeńskie, dzieci, mówiąc o religiach, muzułmanie, chrześcijanie, Żydzi. Prawosławni, tak, Żydzi. To w ogóle się dużo różnych rzeczy działo. Oprócz dzieci był Czesław Mozil, była pani Maja Komorowska, była Anna Komorowska, mnóstwo osób i ty wśród nich zaprosiłaś też fasolki, które wystąpiły z piosenką cygańską i tak pomyślałam sobie, to jest w ogóle niemożliwe. Próba trwała 1,5 godziny, wszystko było na zasadzie, na pewno wyjdzie, oczywiście wyszło, ale wiesz, masz w sobie taką wewnętrzną siłę, że potrafiłaś nas wszystkich zgrać w bardzo szybkim czasie, powiedzieć ty to i słuchamy. I powiem szczerze, że to jest taka rzadka umiejętność, że szybko i dobrze. Powiedz mi, jak ci się w ogóle w Polsce żyje, bo u nas to są procedury. To jest tak, że dużo różnych rzeczy trzeba załatwiać, to wszystko trwa. Jak ty sobie z tym wszystkim radzisz, kiedy na przykład potrzebujesz coś na już, na przykład a propos twojego pomagania? No to tak a propos tego konkursu, żeby już skończyć wątek, ja tam byłam w roli podwójnej, czyli prowadzącej takiej konferencjerki oraz członka jury, tej takiej poważnej kapituły, czyli ja też oceniałam i ja potem prowadziłam całe to przedsięwzięcie. Pamiętam, że na początku, ja już mam te kartki i tak nie czytałam, ale tam kolejność i ci wysocy gości. Zaczęli do mnie podchodzić różne osoby i mówić oczywiście też bardzo zacni z kapituły, a proszę, dobierz jeszcze tego. I w pewnym momencie powiedziałam, proszę bardzo, oddając te kartki, już dopisuję, nikogo nie będę dopisywać, za chwilę zaczynamy i ja już to zrobię, po swojemu ogarnę tych gości, bo i tak ja już w tym drobnym maczku waszych dopisek niczego nie wyczytam i nie odczytam. I to jest właściwie najważniejsze, że nie piętrzyć w głowie tych problemów, tylko wiedzieć, że tak naprawdę wszystko jest bardzo proste, że można ładnie i zgrabnie ze wszystkiego wybrnąć, tylko trzeba mieć plan działania. Bardzo prosty plan działania. Mój plan działania jest zapisany w notysiku, bo ja jestem niekomputerowa, ja się obwołałam osobą wykluczoną cyfrowo na własne życzenie, czyli migrantka ekologiczna wykluczona cyfrowo na własne życzenie. I ja sobie wszystko notuję w notysiku, nawet rzeczy takie najtrudniejsze, żeby to wypłynęło, bo czasami drobna rzecz potrafi zadecydować o tym, że wielka rzecz nie wypali. I tak też było z Czesławem Mozilem, ponieważ sytuacja
była krytyczna, gdyż osoba, która miała występować na tym jakże charytatywnym, jakże mądrym i dobrym święcie, święcie dzieci, święcie wielu kultur, zażyczyła sobie 3000 zł za występ. I było to absolutnie niedopuszczalne, ponieważ my z trudem znajdowaliśmy pieniądze, żeby tych dzieci obdarować i nagle zapłacić 3000 za kilka piosenek. I wtedy zadzwoniłam do żony Czesława Mozilla, do Doroty, z którymi się lubimy, i powiedziałam, jaka jest sytuacja. I spytałam, czy Czesław nie zaśpiewał. Absolutnie, powiedziała Dorota, nie ma sprawy. I tak właśnie z doskoku przyszedł Czesław, który jest o wiele większą gwiazdą, aniżeli ten, kto odmówił za 3000. Tak samo z fasolkami. Ja uwielbiam śpiew fasolek i to też była moja idea, żeby zaprosić fasolki i właśnie, żeby była ta piosenka cygańska, żeby to też wybrzmiało. Było kilka projektów też cygańskich, romskich i to było cudne i wspaniałe, że właśnie fasolki, Mozil, Maja Komorowska, Anna Komorowska, różne osoby, Kasia Błażejewska-Sztur, prawda, różne osoby, ale osoby, które łączy taka czułość na ludzi, miłość do ludzi. I myślę, że bardzo dobrze, że ktoś za 3000 odmówił śpiew, bo by nie pasował do tej uroczystości. Dostałam od Ciebie w prezencie książkę pod tytułem Dzieci z dworca Brześć. Ja mogę fragment przeczytać? Oczywiście. Maluśki. Oczywiście. Tu jest też piękna dedykacja, za którą jestem Ci wdzięczna. Ja jak po raz pierwszy tę książkę wzięłam do rąk, to naprawdę ja się popłakałam. To są niezwykłe historie opowiedziane w kilku zdaniach i te łzy to wcale nie była egzaltacja. Ja sobie zdałam sprawę z tego, że w XXI wieku dzieci mogą być głodne, mogą być biedne, mogą być szykanowane tylko dlatego, że są w miejscu, w którym być może nie powinny się znaleźć, nie znajdują się ze swojej winy, tak? Tak im się ułożyło życie, że są pomijane, że nie mogą się za głośno śmiać, że nie mogą zjeść po południu czekolady tylko dlatego, że mają na to ochotę, ponieważ nie mają nic na obiad. To było tak poruszające, że pomyślałam sobie, że to jest wielkie szczęście, że Ciebie spotkałam, bo dzięki Tobie będę mogła opowiedzieć i tej książce będę mogła o Tobie opowiedzieć innym ludziom i może oni zechcą też pomagać, bo to jest warte niż więcej niż worek złota. Ja przeczytam fragment, od którego zaczęłam. Twardo mi. Przyjechałam o 2:00 w nocy. Obudziłam Dagmarę, która z 7 dzieci już 2 miesiąc koczuje na dworcu. Jak można tutaj żyć? Spytałam, przekazując jedzenie i ubrania z Polski. Trudno i twardo, ale można. Tutaj jest w miarę bezpiecznie. W Czeczenii odbiorą mi dzieci. Niewyobrażalne tak naprawdę, że w XXI wieku można matce, która poświęca dla dzieci wszystko, te dzieci odebrać. Ja wiem, że to są kwestie kulturowe, ale których nie przeskoczymy, ale poruszające. Niestety bardzo wiele matek, których spotkałam na dworcu białoruskim w Brześciu, Brześć, który graniczy z polskim Dyrespolem i który jest tak naprawdę wrotami z dyktatorskiej Czeczenii do bezpiecznej Europy, spotkałam wiele takich matek i to były bardzo podobne historie. Mąż nałogowiec, mąż sadysta, mąż, który stosuje przemoc cały czas, czyli takie wojny domowe, rozgrywające się w zaciszu domowym i kobieta, która może w każdej chwili odejść, bo bracia nawet nie pozwalają, żeby ich siostrę bito i poniewierano. Tak, może odejść, ale dzieci mają zostać u rodziny męża. Nawet jeżeli jest alkoholikiem, narkomanem i sadystą. Takie jest prawo szariatu, takie jest prawo w Czeczeniu, że dziecko zostaje u rodziny męża. Więc kobiety latami znoszą upokorzenia, bicie, poniewieranie, żeby być obok dzieci. Potem nie wytrzymują, odchodzą, wracają. Najnowszy numer Zwierciadła. Tutaj jest
artykuł o Madinie, 6 stron, wojowniczka gotuje. I to jest dokładnie ta sama historia. Madina, która przeżyła 2 wojny czeczeńskie i 1 domową. I tę ostatnią wygrała. Madina, która 2 razy popełniała próbę samobójstwa, bo była oderwana od dzieci tam w Czeczenii, a nie mogła, tak nienawidziła tego sadysty, że nie mogła, nie chciała tam wrócić. I to ogromnie kaleczy te kobiety. Ja ich nazywam kobietami poparzonymi przez los, ponieważ te rzeczy, one zostają w pamięci kobiet i dzieci. Dziecko, które widzi, jak matkę bije ojciec, prawda? Dziecko, które widzi, jak matkę zawożą do reanimacji. Dziecko, które widzi, jak ojciec leży na podłodze, całkowicie nieprzytomny, całkowicie jak worek. To jest absolutnie niedopuszczalne i niestety nie ma w Czeczeniu niebieskiej linii, gdzie można zadzwonić, zgłosić, prosić o pomoc. Czeczeńska kobieta nie mówi o takich rzeczach. Madina też nie mówi o takich rzeczach. To ja o tym mówię, bo ona powiedziała mi, ponieważ u nich mężczyzna jest ojcem dzieci i nie wolno i nie przystoi powiedzieć o nim źle, nawet jeżeli on ciebie dusi, bije i zabija. Po prostu te kobiety znalazły sobie siły, żeby uciec. Czasami podstępem, właśnie tak jak Madina, bardzo chciała wyjechać z dziećmi sama, uciec, ale dzieci nie mieli paszportu, więc poszła tam do urzędu, żeby wyrobić paszporty dla siebie, dla dzieci. I się okazało, że dla siebie może, ale dla dzieci jest potrzebny podpis ojca. Więc musiała udać się na podstęp, żeby wyjechać razem i dopiero potem odejść od sadysty już tutaj w Polsce, ale tylko po to, żeby zatrzymać przy sobie dzieci. I proszę, nie ma bicia, nie ma męża, a 6 stron Madiny w ekskluzywnym zwierciadle z jej cudownymi przypisami, z jej zapachami, z jej wege-kuchnią, czyli ona przeszła taką drogę od krowy, czyli od kuchni całkowicie mięsnej do boczniaka, do kuchni wegańskiej i uśmiechnięta, cudowna, 38-letnia kobieta. I proszę bardzo, kupujemy, czytamy i to nie chodzi tylko o to zwierciadło, to w ogóle chodzi o to, że ta Polska pokazała kobietom, że wcale nie są gorszym gatunkiem. Jak graliśmy w teatrze, o tym też jest w książce, piękna sztuka, która się nazywa papytka. To jest taka gra słów, ponieważ po rosyjsku papytka to jest próba. Jak Czeczenki jechały z dziećmi na próbę przekroczenia granicy i wjazdu do Polski, to mówiły, że jadą na papytkę. A pytka to jest po rosyjsku tortura, czyli próba, która zamienia się w torturę. Papytka, które zamieniają się w pytku. No i właśnie to był taki piękny spektakl, gdzie grała Madina, Milana, nieżyjące już Hedę i ja. I graliśmy na Międzynarodowym Festiwalu Malta w Poznaniu, na Międzynarodowym Festiwalu Open the Door w Katowicach. I dzwoni do Madiny ciotka z Czeczenii i pyta, no to co porabiasz, czym się zajmujesz? Madina odpowiada, pracuje w teatrze. Ciotka mówi, jako sprzątaczka. A Madina na to, nie, jako aktorka. Więc kobieta, która ukończyła 4 klasy podstawówki, bo były wojny, bo tak. Ojciec uznał, że lepiej mieć cię żywą i niewykształconą, aniżeli martwą i wyedukowaną, która całe życie pracowała jako sprzątaczka, gra w teatrze. Druga Hedę, 6 klas podstawówki, pięknie gra w teatrze. Trzecia Milana, 7 klas podstawówki. Świetnie gra w teatrze. I ta właśnie trzecia Milana kiedyś mi powiedziała, Marino, dopóki ja cię nie poznałam, to ja wychodziłam, żeby wynieść śmieci, bo ona ma 5 dzieci, a teraz to ja jadę w trasę koncertową, żeby zagrać spektakl. Niedawno Milana z córką wystąpiła w teledysku do najnowszej płyty, która się ukaże w czerwcu, Hani Rani. Piękne zdjęcia, ogromna radość. I Milana, która do mnie dzwoni, mówi, o Boże, po zdjęciach, o Boże, jak dobrze, że umyłam okna. Ja nie widziałam, że nie będą wszystko filmować w oknie. Byłby wstyd na całą Europę. Ja mówię, gorzej Milana, bo Hani Rani w Ameryce słuchają. Więc takie mniej więcej są nasze rozmowy, takie są uniesienia i zachwyty, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby nie upokarzać ludzi. Ich nazywają uchodźcami, oni są przez kreseczkę. Kobiety – uchodźczynie, dzieci – uchodźcy. W organizacjach pozarządowych, co mi się strasznie nie podoba, oni piszą to na swoich stronach internetowych, nasi klienci. Ja nie mam klientów, ja nie mam uchodźców, ja mam przyjaciół,
Czasami podopiecznych, jak trzeba się zaopiekować, ale nigdy nie mam i nie miałam klientów albo beneficjentów. I to nieupokorzenie, ono polega na tym, że jeżeli jesteś na utrzymaniu opieki społecznej i bierzesz, to zawsze jest coś, co możesz dać. Niekoniecznie to są pieniądze, tylko dać siebie, dać człowiekowi drugiego człowieka. To tak jak z naszymi babciami, bo my jeździmy od 4 lat do domu samotnej starości, jako tak nazywamy. Właśnie, bo gdybyś zechciała to opowiedzieć od początku, bo ja tę historię znam, że ty pomagasz, pomagasz pomagać mamom czeczeńskim i dzieciom, a one mogą też od siebie coś dać. Mówisz, że czeczeńskie mamy i czeczeńskie dzieci pomagają polskim babciom. Gdybyś chciała o tej historii opowiedzieć, pomagasz też polskim bezdomnym. Czeczeńskie mamy, czeczeńskie dzieci pomagają polskim bezdomnym. To też jest niesamowite, bo ty tych wszystkich ludzi podnosisz z kolan, bo często jest tak, że zatrzymujemy się na kimś, komu pomagamy, tak jak mówiłam, na chwilę. A tu się okazuje, że ta pomoc jest preludium do kolejnej pomocy, do kolejnego takiego dobrego gestu. No właśnie, i oni wtedy mam wrażenie, że czują się dobrze, przywraca się im godność. Bo to nie znaczy, że człowiek biedny nie ma swojej godności. Myślę, że ma jej mnóstwo i często tej godności możemy się od nich uczyć. Opowiesz o tym, jak ten łańcuch dobra wygląda? Jak mnie pytają właśnie, jaka jest idea, to ja zawsze mówię, że ja łączę marginesy, czyli tutaj, jak mówimy już językiem naukowym, tutaj są na tym marginesie uchodźcy zagrożeni ekskluzją społeczną, czyli wykluczeniem, tutaj są babcie, czyli seniorki zagrożone ekskluzją społeczną, czyli wykluczeniem. A zobaczcie, weźmiemy tak te dwa marginesy i tak złożymy i co wychodzi? Piękny złoty środek. Więc to łączenie marginesów musi być z głową. No bo tak, jest polska babcia, jest oddana do domu samotnej starości. Ma tam wszystko. Ma pampersy, ma jedzenie, ma telewizor, ma nawet mały ogródek. I jest samotna, ponieważ każdy dzień jest taki sam. Patrzenie w telewizor, śniadanie, patrzenie w telewizor, obiad, patrzenie w telewizor, kolacja, zmiana pampersy, prawda? I jest czeczeńska mama, która nie ma swojej mamy, bo albo umarła, albo została w Czeczeniu. Jest czeczeńskie dziecko, które nie ma babci, bo albo umarła, albo została w Czeczeniu. I ja 6 lat temu już zaczęłam jeździć do tego domu samotnej starości, do takiej mojej przyjaciółki podopiecznej. Jeździłam sama, ale potem jak zaczęłam działać w Brześciu i zaczęły rodziny po kilkudziesiątej, kilkunastej próbie jednak przyjechać tutaj, przedostawać się do Polski, natychmiast ich w to włączyłam i zaczęliśmy jeździć razem. Przed pandemią jeździliśmy 20 osób, 15 osób i to nie są wizyty akademii, że my przychodzimy, recytujemy wierszyki, tańczymy do widzenia i teraz do następnych świąt. To są odwiedziny babci, kiedy my babcie przytulamy, masujemy ich rączki, wmawiamy, że ten krem jest czarodziejski, że na pewno potem poprawi krążenie. A ja rzeczywiście staram się, najlepsze kremy z Norwegii przywiozłam, takie specjalnie dla nich zrobione, z wosku, z miodu pszczelego. Więc rozmasowujemy rączki, nóżki, zbieramy skarpetki dla babci, zakładamy te skarpetki na nóżki, zbieramy kapciuszki, zakładamy te kapciuszki, tańczymy, bo można tańczyć na siedząco. Ja mówię tak, dziewczyny, no to teraz tańczymy, szprotki, papuga, ramionczka i babcie tańczą na wózkach inwalidzkich, potem oczywiście dla nich tańczymy, karmimy. Mamy przygotowują takie bezzębne jedzenie, mięciutkie, kotlecik mielony z ryby na przykład, albo z cielęciny, bo wiadomo, że Czeczeni nie jedzą wieprzowiny, więc to wszystko są pióre ziemniaczane, buraczki, tak po czeczeńsku, troszkę na ostro, ale żeby nie za ostro. I karmimy łyżeczką babci, przytulamy. I to jest takie przytulić starość. To jest ogromnie ważne dla wszystkich. Dla babci, bo mają nas, bo czekają na każdą wizytę. Teraz też jeździmy w pandemii regularnie, tylko teraz to są wizyty przez szybę. Tam jest duży taras. Babcie siedzą jak w kinie po jednej stronie, na swoich wózkach inwalidzkich, na krzesełkach. My jesteśmy tu na tarasie. Ja wyjmuję taki do karaoke złoty mikrofon, jak u Elvisa Presleya i wszyscy krzyczymy: kochamy was, kochamy was. I razem śpiewamy: szła dzieweczka do
laseczka, babcie po jednej stronie, my po drugiej, potem dla nich tańczymy i potem zawsze przykładamy ręce do szyby, a one swoje rączki starcze, pomarszczone z drugiej strony, to jest taki dotyk przez szybę i bardzo czekamy, aż znowu się spotkamy. I ja napisałam piosenkę o tym domu starości, też nagrałam ją i jak ją wykonywałam na ogólnopolskim konkursie piosenki autorskiej OPPA, to też międzynarodowy konkurs, bo byli też z Rosji, z Litwy, z Białorusi, to w pierwszym rzędzie siedziały babcie i słuchały piosenki. Od niedawna mieszkały w radości, w domu samotnej starości, zasiadamy przy stole dużym, Krysie, Danusia i Róża. Jak widziałam w tym pierwszym rzędzie, a one słuchały piosenki o sobie, a na ekranie w tle leciały zdjęcia z tego domu samotnej starości. I to było takie szczęście i radość wielka. Natomiast jest w tym też ból, bo jeżeli jest to ludzkie, to jest jak w małym księciu, jeżeli kogoś oswoiłeś, to potem to boli, bo nasze babcie umierają. Umarła Basieńka. A tego dnia przyjechaliśmy z poduszkami, bo w Onecie był taki kurs dla mam i dzieci z Dworca Brześci. Żyliśmy poduszki na super maszynach do szycia i na hafciarkach. I na każdej poduszce było wyhaftowane imię babci. My przyjeżdżamy i szukamy Basi. I wszystkim już rozdaliśmy poduszki. Ja pytam, a gdzie Basia? A Tereska z ręką na tym blaku mówi, ona gdzieś tu jest. A Basia umarła, a Tereska mi nie chciała mówić. I ta poduszka z wyhaftowaną Basią stała tam na parapecie, myśmy wszyscy płakali, my nie mogliśmy tańczyć, po prostu to był taki dzień, potem oczywiście tańczyliśmy, ale to była taka wesoła stypa po Basi, my najpierw wszyscy myśmy płakali, a teraz ostatnio w pandemii umarła nasza Wandzia, umarła Tereska na tym blaku, umarła Róża i jakby cały czas my chowamy naszą kolejną babcię i to strasznie boli. Ale tak już to jest, kiedy się staje rodziną, no to wtedy to jest. One nie są babciami, one mają imiona moich wszystkich kojarzymy. I tak samo jest z osobami bez domu. Ja bardzo nie lubię tej terminologii osoby w kryzysie bezdomności. Ja spytałam, Kazi, czy ty się czujesz osobą w kryzysie bezdomności? Daj spokój, niunia, bo on mówi do mnie niunia, albo Marinka, albo niunia. Ja mówię, Kazik, wy jesteście osobami bez domu. Bo nie macie domu. Na przykład ja jestem osobą bez samochodu i to mnie nie definiuje. Ja nie jestem bezsamochodowcem, prawda? Jestem Mariną bez samochodu. To jest Kazikiem bez domu, ale z altanką. O, to lubię. Więc te nasze osoby bez domów, to też ja poznałam przez taką wspólnotę katolicką Sanedidio, bo też jeździłam z nimi i patrzę tak, przyjeżdżamy, jest fajnie, rozmawiamy, zostawiamy ryż, jakąś tuszonkę, czyli jakąś tam konserwę i wychodzimy. I to jest piękne, ale mało co z tego wynika. To jest to bardzo fajne, bo to jest co niedziela, prawda? I pomyślałam tak, to skoro oni jeżdżą co niedzielę, przecież my możemy jeździć co sobotę. I wtedy osoby bez domu będą mieli Sanedidio co niedzielę, a nas co sobotę. I zaczęliśmy tak jeździć co drugą sobotę, co sobotę. I okazało się, że jeden z osób bez domu, czyli Kazik, ma złote ręce i robi przecudne pałacyki dla ptaków. To nie są domy, pałacyki. I wtedy zebraliśmy pieniądze, oczywiście przez naszego Facebooka Dzieci z Dworca Brześć. Wspaniała pani darczyńca z Gdańska aż przyjechała, poszliśmy do Castoramy, został zakupiony stół z imadłami, wszystkie farby możliwe i produkcja pałacyków dla ptaków ruszyła i te pałacyki pofrunęły po całej Polsce. Nawet harcerze z Oławy zakupili taki pałacyk dla ptaków. Kazik się czuł potrzebny, bo z chłopakami robił te pałacyki. Dziewczynki to malowały, na jednym flaga czeczeńska, z drugiej strony Polska, a to lasy amazońskie, a to mężczyzn z błyskawicą myśmy nie zrobili, ale to wszystko przed nami. Ale w każdym razie cały czas właśnie takie coś, co nie jest tylko przyłożeniem jedzenia. Nasze wspólne grille tam na działce. I szczęśliwy Kazik, który mówi, Boże, jak was nie ma, to jest taka samotnia, tak mi jest niedobrze. A jak przyjeżdżacie, to jest jak na Stadionie Narodowym. Ja oprócz tego, że jestem choreografem, jestem terapeutą. Od wielu lat zajmuję się choroterapią, czyli terapią tańcem. Pracuję w szpitalu i tak słuchając ciebie, mam takie poczucie, że ty ideę artterapii, terapii przez sztukę wcielasz w życie. Oprócz tego dajesz ludziom, oprócz takiej realnej pomocy, ryżu, soczewicy, dajesz ludziom czas, dotyk, uwagę, kontakt wzrokowy.
to wszystko leczy. Nie tylko duszę, ale też ciało. Ja myślę, że to, czego najbardziej nam teraz brakuje w różnych sytuacjach życiowych, to jest czas. My nie mamy czasu dla siebie nawzajem, nie mamy czasu dla swoich dzieci. I takie sytuacje, o których ty opowiadasz, pokazują, że naprawdę warto się zatrzymać, bo wtedy możemy zauważyć swoich najbliższych, ale też tych, którzy są dookoła. To takie uwrażliwianie na różnych poziomach. No właśnie, pandemia to jest też taki moment, kiedy ty pomagasz. Kiedy się wszyscy izolujemy, boimy się zarazić, ty na przekór wszystkiemu, wiesz, pomagasz w reżimie sanitarnym, ale pomagasz. Pokazujesz też ludziom, że można. I że to wcale nie jest trudne, tylko trzeba chcieć. Ale to jest też piękne, dlatego że absolutnie tutaj uchwyciłaś sedno. Ja w którymś z wywiadów powiedziałam, że ja nienawidzę nieestetycznego pomagania. Pomaganie ma być sztuką, pomaganie ma być ładne, pomaganie ma być odkrywaniem talentów tych ludzi. Kazik jest dla mnie mistrzem, ponieważ to, co on robi, to jak on się w tym rozwija, Edyta Kostowska, moja bliska koleżanka z liceum zamojskiego, pojechała odebrać domek dla ptaków, bo ona ma dom. Jak ona to zobaczyła, ona powiedziała: panie Kazimierzu, ja nie oczekiwałam, że ja przyjeżdżę do sztuk mistrza, to jest mistrzostwo świata. I właśnie to tak jest, że Kazik czuje się taki, on się staje mistrzem, on staje się coraz lepszy w tym, co robi, bo ludzie potrzebują tej jego roboty. Jak udziela wywiadu do Al Jazeera, albo nagrywa też dla Hani Rani teledysk, albo występuje w reportażu telewizyjnym, w Ekspresie Reporterów i opowiada o tym, to już tak stawia wysoko poprzeczkę, że już kolejny domek nie może być brzydki. On już musi być bardzo ładny. Tak samo Madina, ta sztuka gotowania, ta uczta babet, którą ona urządza, te ogromne absolutnie talenty, te nasze babcie, no przecież to mistrzynie, pamiętam rozmowę Tereski z Basią, że to jest absolutnie mistrzynie do wcipu. Jak Tereska chodzi i mówi: słuchaj kochana, ja mam dla ciebie podarek, zaraz przyniosę, wraca i mówi: och, nie pamiętam, gdzie go położyłam. A Basieńka mówi: a ja pamiętam, że podarek był, bo go widziałam, ale nie pamiętam, co to było. Więc to od razu już jest śmiech, od razu są żarty, mówię: och, moje curuchny, do babci chodźcie. A Basieńka: coś za bardzo lecimy, te twoje curuchny są. I to jest takie, ja wszystko to potem zapamiętuję, opisuję w książce, na Facebooku, bo tego nie wolno przeoczyć, bo to są takie tak niesamowite perełki, te ich powiedzonka, te jak z dzieciakami, bo my nie tylko opiekujemy się osobami bez domów, tylko jeszcze psami bez domów, bo przyjaźnimy się ze schroniskiem Medor w Łodzi. Teraz niestety w pandemii nie można było pojechać, próbowaliśmy, ale za chwilkę tam pojedziemy. To jest ogromnie poruszające, bo my tam chodzimy z dziećmi z Łódzkiego Domu Dziecka, z Łódzkiego Pogotowia Opiekuńczego. My się przyjaźnimy też z tymi dziećmi. I pamiętam, że Milana, dziewczynka czeczeńska, wyprowadzała pieskę Damkę z tego schroniska. Ona potem mówi do mamy: mamo, a możemy zabrać Damkę do domu? Ja ją tak pokochałam. A jej mama mówi: ależ kochanie, my nie mamy domu. No bo ośrodek dla uchodźców czy wynajmowane mieszkanie to nie jest dom, prawda? Więc kiedy spytałam kiedyś Abdulcika, czy boi się pojechać do bezdomnych, on powiedział: Marina, ale my też jesteśmy bezdomni. To powiedziało 8-letnie dziecko, tak? Potem mówi: no troszkę się boję, ale jadę z tobą. Pojechał, wracamy i ja mówię: no to jak, nadal się boisz? On mówi: no coś ty, teraz ja mam własnych bezdomnych, swoich. Czyli momentalnie ta pierwsza wizyta i już zaprzyjaźnianie. Więc wolontariat nie ma być cierpiętniczy. O Boże, mi się nie chce, ale mam wstać, pójść, pomóc. Nie trzeba, lepiej poczytać książkę. Natomiast wolontariat ma być piękny. On ma być poprzez taniec. Na przykład w niedzielę, 9 maja, będziemy odbierać od polskich katolików pod kościołem na placu teatralnym. Ksiądz Grzegorz Michalec organizował zbiórkę dla mamy dzieci z dworca Brześć, ponieważ za parę dni będzie koniec świętego miesiąca Ramadan. Trzeba będzie nagryć stoły, no ale na stół trzeba coś postawić, prawda? No i ksiądz wiernych namówił na zbiórkę, więc jakie będzie podziękowanie dla wiernych? Oczywiście, że będzie taniec przed kościołem, taniec w strojach narodowych. Będą tańczyć dzieci z naszą kolumienką przenośną i to będzie piękne. Pomagające zobaczą tych, którzy pomogli.
bo gdyby zebrali do worków, prawda, czy do toreb i gdzieś tam w magazynie zostawili, to to nie jest tak. To tak jak wy z fasolkami zbieraliście pomoc, pamiętasz? Tak. Przyjechali rodzice, przyszłość, ty widziałaś, jak wchodziły w rezinie sanitarnym tak. te kobiety i tak. Tak opowiadałam ci o każdej z nich, zobacz, ta ma pięcioro dzieci, ta ma sześcioro, ta ma czwórkę, ta ma trójkę, tak. ta ma pięcioro, ta mieszka tam, ta mieszka tam. I w pewnym momencie też zaczęłaś kojarzyć te kobiety, przypominać, że tą widziałaś w książce, tak. a tą w Polin, a tą... I wtedy tak. ta pomoc jest żywa. Tak. Wtedy ona jest osobowa i osobista. Mhm. Wtedy wracasz do domu i mówisz do męża albo do dziecka, słuchajcie, ten cukier, co myśmy kupili, ten ryż, to żoret ugotuje piękne tam manty z tego albo płow, a wiecie, że ja próbowałam i że to było smak. I wtedy to już jest takie bardzo bliskie, wtedy się chce pomagać, bo wtedy jest z tego opowieść. A jak nie ma opowieści, jest tylko worek, no to fajnie. Jest opowieść i są konkretne twarze, uśmiechy i taka fajna wymiana energii, bo to nie jest kwestia tego, że oczekujemy jakiejś ogromnej wdzięczności, prawda? Ja zawsze to tłumaczę mojemu synowi. Pomóż i z tego się ciesz. To, że ktoś ci powie dziękuję, to już jest wielka rzecz. I ta pomoc, która dzięki tobie ma twarz. I ten odbiorca pomocy, który czuje też się dawcą, ponieważ może dzięki tobie dostaje skrzydeł. Nagle dostał coś i też chce się dalej dzielić. To tak jak czytałam w książce o synu Madiny, który dostał klocki Lego i powiedział Marina zabierz i zawieź dzieciom do na dworzec Brześcia. Tak, ja Brześcia. Mam dużo zabawek, oni tam nie tak. mają nic, bo on pamiętał, jak tak. on nie miał nic i ja im przywoziłam rozmaite zabawki, więc to jest takie dzielenie się, które jest no, przepiękne. Tak. Bo ono jest zarówno i ze strony mam, i ze strony dzieci, i ze strony osób bez domu. No, jak pojechaliśmy 8 marca, bo to była chyba albo sobota, albo niedziela, ale pojechaliśmy tam na działki. Każda z kobiet dostała tulipan od Jacka, od Kazika, od Patryka. Oni nie mają nic, a oni kupili kwiaty dla mam z dworca przejść. To jest przepiękne, prawda? To jest absolutnie przepiękne i to jest ogromnie ważne też to, co powiedziałaś, że nie zawsze dziękują, bo nie zawsze osoba ma siły podziękować. To nie o to chodzi, że ludzie są niewdzięczni. Czasami ludzie są tak bardzo przygnębieni, że nawet nie mają sił podziękować, czy tak bardzo głodni, że jedzą i to umyka. I to jest absolutnie, jeżeli będziemy pomagać za dziękuję, to kompletnie nie ma sensu, bo się bardzo szybko zgorszymy, bo jeden raz usłyszymy to dziękuję, a 10 razy możemy nie usłyszeć i nie dlatego, że te osoby są złe. Po prostu ktoś, komu jest ciężko, trudno, nie myśli tak, jak my cudownie, kwiatowo, że och, ja tutaj zaraz kwieciście podziękuję, tylko po prostu może nie mieć na to sił. I tutaj trzeba się cieszyć z samego, dlatego jak jest to takie piękne pomaganie, przecież to jest piękne, zaśpiewać dla kogoś piosenkę, zrobić z kimś domek dla ptaków, wymasować komuś rączki, wyprowadzić pieska, jego przytulić. To samo to pomaganie staje się sztuką. Ono definiuje dzień, że może być sobota taka, że ja sobie tam się trochę powyleguję, tutaj się podrapię, tutaj się poskrobię, tutaj poleżę, tutaj pochrapię, potem obejrzę Dzień Dobry TVN, czy Pytanie na Śniadanie, o już południe, potem obiad, o fajnie, pod wieczorek, no to może na spacer. Jasne, ale może być tak, że można wszystko zostawić w tej sobocie, ale tak jak się pojedzie na te 2-3 godziny na działki do Kazika, zrobi się taki domek dla ptaków, taki grill się zatańczy, to wtedy ta sobota staje się sobotą z sensem, bo wtedy jest świadomość, że ktoś dzięki tym paru godzinom, 2-3-4 jest szczęśliwy. I że on potem całą niedzielę będzie wspominał tą sobotę, prawda? I to jest ogromnie ważne i ogromnie fajne, że takie właśnie, takie niby drobiazgi, że one właśnie definiują ten dzień. Ja już nie mogę się doczekać, aż pójdziemy do księdza po odbiór żywności, że zobaczę tych ludzi, którzy tą żywność zebrali, że te mamy z torbami udźwigną. To jest piękne, to jest wspaniała niedziela. Jakby tego nie było, to ona była taka dla mnie taka biedniejsza. Też bardzo mi się podoba to, w jaki sposób organizujesz tą pomoc, bo parę razy miałam przyjemność i zaszczyt pomagać, bo ja to tak postrzegam i dostałam od ciebie listę. Kasza gryczana, ryż, mąka, cukier, olej,
konkretnie parówki z kurczaka. I czasami ci, którzy dołączają się do tej pomocy przeze mnie organizowanej, mówią, słuchaj, a potrzebne są ubrania. Ja mówię, nie, mówię, Marina nic nie napisała o ubraniach, jeżeli będzie potrzebowała ubrań, to na pewno o tym wam powiem. Ale może jednak ubrania. Ja mówię, nie, to są konkretne rzeczy i też nic się z tych rzeczy nie marnuje. I chciałam ci powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że to mnie zachwyca, bo mam wrażenie, że ty ciągle jesteś w ruchu, ale czy jest taki czas, kiedy ty robisz coś tylko dla siebie? Ale właśnie to wszystko, co ja robię... No dobra, ale... Bo mój taki przyjaciel, bo teraz kończymy film, a dokumentalny już drugi, bo ja się określam, jakby ja sama siebie definiuję, jestem Reksio. Bo Reksio nigdy nie robił jednej rzeczy. Był Reksio pielęgniarz, Reksio malarz, Reksio muzyka, Reksio reżyser. Więc ja nie mogłabym na przykład być pisarką. To jest dla mnie strasznie nużące tylko pisać książki. Ja jak już zupełnie nie mam pieniędzy, no to wtedy tą książkę piszę, otrzymuję egzemplarze autorskie, sprzedaję na spotkaniach autorskich, jakiś czas żyję. Teraz też jesteśmy w trakcie pisania książki z moją przyjaciółką Kasią Jabłońską. Książka nazywa się Kuchnia Madiny, Madina od kuchni, także premierę planujemy na grudzień, no bo też już mi się zasoby finansowe kończą, więc chciałam napisać książkę. Ale ogromnie jeszcze w życiu nie robiłam piosenki, to uwielbiam. Ale mogłabym być... Nagrasz z pasolkami na pewno. Absolutnie. Jesteś umówiony. Nagramy czeczeńską i wybierzesz albo taką wesołą Sekirami gudela do kaze syrewa hurajlu, albo taką liryczną koniecznie to zrobimy. Ja mam ogromne marzenie, żeby z wami zatańczyć, ponieważ ty tego nie wiesz, ale ja na jednej z polskich uczelni uczyłam tańców różnych narodów, też tańców polskich, narodowych i regionalnych. Nie znam żadnego tańca z Czeczenii. Wiesz, znam taniec rumuński. Oj, to jest takie proste. Ale patrzyłam na was zawsze z zachwytem i zastanawiam się, czy tam są jakieś kroki, których mogłabym się nauczyć, ale potem, wiesz, patrząc na ciebie tańczącą i tańczące dzieci, miałam wrażenie, że to jest taki tańc, który płynie. Tam się płynie. Tam jest ruch, który niesie i myślę, że każdy, nie znając struktury tańca, układu, rysunku, mógłby w tym tańcu być. Zdecydowanie tak. Jedyne, że jest jeden warunek, to jest taniec bezdotykowy, ponieważ kultura czeczeńska jest kulturą bezdotykową. I kiedyś, dawno temu, było tak, że jeżeli dotknął chłopak dziewczyny, to po prostu musiał się z nią żenić, bo by bracia go zabili, no bo to już ta dziewczyna już jest nieczysta, bo już jest dotknięta, prawda? Więc kiedyś miałam taką śmieszną sytuację, bo przez 6 lat pracowałam, kierowałam wolontariatem więziennym w 14 jednostkach penitencjarnych Okręgu Warszawskiego i byliśmy 14. Na Rakowieckiej. 14. Na Rakowieckiej była Hedeczka ze mną i wtedy tańczyliśmy dla osadzonych, dla więźniów, bo oni nazbierali bardzo dużo słodyczy wtedy dla dzieci czeczeńskie, więc cudownie. A potem ktoś puścił już polską muzyczkę i taki osadzony Marek zatańczył walca z Hedeczką. Skończyli, Hedeczka pyta, czy ty masz dom? Więzień Marek mówi, no mam, a co? Heda mówi, a gdzie? On mówi, nad morzem w Gdańsku. Heda mówi, świetnie, bo ja mam 5 dzieci, a ty będziesz musiał się ze mną ożenić. A on mówi, jak to? Heda mówi, a bo ty źle słuchałeś Mariny. Pewnie gdzieś ci uwaga się rozproszyła. Marina powiedziała, że u nas się nie dotyka kobiety. A jak już mnie dotknąłeś, to kochany Marku, będziesz musiał się ze mną ożenić. Tu ja jeszcze mrugnęłam wychowawczyni, ona mówi, no tak, Marek. I wtedy on zrobił tak, o Boże, jak dobrze, że jeszcze mam 12 lat do końca od siatki. Więc taka była sytuacja na Rakowieckiej. I to rzeczywiście ten dotyk jest ogromnie ważny. Czeczeni się nie dotykają. Nigdy nie zobaczymy na ulicy pary małżeńskiej, która idzie się trzyma za ręce. Dotyk jest zarezerwowany dla domu, dla najbliższych. To nie jest dla ludzi. To jest bardzo kultura powściągliwa, intymna. A taniec tak jak powiedziałaś, kobieta płynie i pokazuje, że jest delikatna. Czyli oczy, głowa równo, ale oczy raczej spuszczone. Nigdy nie krzyżuje z chłopakiem, a chłopak pokazuje, że jest silny, że jest mocny, że prowadzi, że jest takim dżynitem, orłem. Więc widzisz, to jest odpowiedź na pytanie. Uwielbiam tańczyć, jak ten Reksio, jestem Marina Tancerz. Książki trochę się napisze, piosenkę się trochę nagra, wystawę fotograficzną się trochę zorganizuję. Natomiast teraz robię filmy. Ja jestem od pół roku pomocnikiem reżysera. Robimy filmy we dwójkę. Reżyser Kamil Witkowski, cudowny. I ja pomocnik reżysera. Budżet wynosi 0 zł. Nasz pierwszy film Heda
Odniósł ogromny sukces, ponieważ był pokazywany na międzynarodowym festiwalu filmów dokumentalnych Watch Dogs, gdzie są bardzo ostre, bardzo ostra selekcja filmów. I na Dniach Tischnerowskich w Krakowie, gdzie wiadomo, że elita krakowska by nie wzięła filmu, który by się nie podobał. A teraz kończymy drugi film. Premiera jest 10 czerwca o godzinie 18 w kinie Muranów. Film nazywa się Wszyscy wszystko zjedli. O kuchnie, o głodzie, o jedzeniu, o sile kobiet, o tym, jak Europa wyzwoliła Madinę. I ogromnie się cieszę. Właśnie to jest takie dla mnie, że ja biegam, że jestem pomocnikiem reżysera, że ja tutaj ujęcia te wszystkie, narratorką, nagrywam. To jest piękne. Ja żyję teraz tym filmem, tą premierą. Cieszę się, że Kuba Gutek nas znowu wziął do tego Muranowa. Cieszę się, że UNHCR objął patronatem film, że on będzie przetłumaczony na angielski, że będzie w grudniu premiera w Brukseli. Ja ogromnie się z tego wszystkiego cieszę. Ja już mówię, Madina, rzeczywiście będziesz znamienita i ja już będę autografy u ciebie pobierać, ale to jest piękna rzecz. To jest bycie reżyserką życia. I to jest ogromnie fajne, bo to się tak reżyseruje, żeby się samemu w tym dobrze się czuć, żeby to wszystko było właśnie takie jak dzisiaj. Siedzę tutaj w kwiatach ze wspaniałą kobietą i mówię coś i to jest takie piękne i ładne. I to jest też co innego, bo już 1000 lat nie udzielałam wywiadu, bo dyżurnie dochodzę do Doroty Sumińskiej, do Tok FM, do Wierzę w Zwierzę. Uwielbiam Dorotę, ona mnie też bardzo lubi i ciągle tam mam taką dyżurną jej gościnią. I ja zawsze mówię, Doroto, ja w życiu nie miałam zwierząt. Ona mówi, jak to? W dzieciństwie miałaś? Mówi, miałam świętę morską. On mówi, od tego zaczniemy, a dalej popłynie. Więc ja jestem gościem w audycji Wierzę w Zwierzę, bez zwierząt, ale mówimy o ludziach, o miłości, na kuchni wegańskiej, o psach ze schroniska, o dzieciach z dworca Brzesiu, różne rzeczy. Ale Dorota zawsze zaczyna od świnki morskiej, więc płynnie wchodzimy w temat. Więc ja już dzwonię, Dorota, kiedy już znowu będziemy mówić, bo ja uwielbiam radio. A Dorota mówi, no niestety na razie nie może. I tu proszę bardzo, wywiad, wspaniały wywiad dla mieszkańców Powiśle. To jest cudna rzecz, to jest piękna, cudna rzecz, która mnie spotkała dzisiaj. Więc dzień z sensem. Marino, bardzo ci dziękuję. Jesteś niesamowita. Jestem samowita, ale też ogromnie i bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. Za zaproszenie. Dziękuję. Dziękuję. Książka Dzieci z dworca Brześć to jest pewne świadectwo. Świadectwo tego, że w XXI wieku na granicy do bezpiecznej Europy są zatrzymywane mamy z dziećmi. Że te, które pukają i proszą o azyl, o to, żeby ich chronić i bronić od zła, które ich spotyka na ojczyźnie, nie mogą dopukać się do tych drzwi. To jest o mamach poparzonych przez los, o dzieciach ze skradzionym dzieciństwem, o osobach bez domów, ale o tych, które mają domki w sercu, o polskich staruszkach, o pieskach ze schroniska przytulanych małymi czeczeńskimi rączkami. Jest to też książka, w której jest sporo wywiadów z osobami pomagającymi. Jest tu i Sylwia Gregorczyk-Abram, wybitna prawniczka, która wielokrotnie pomagała w rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego na granicy Brześć-Terespol. Jest tu Maciej i Kasia Szturowie, które przygarnęli pod swój dach czeczeńską rodzinę. Jest tu Michał Olszański, wybitny dziennikarz, który też bardzo jest zaangażowany w pomoc mamom i dzieciom z dworca Brześć. Jest Czesław Mozil, który razem z mamami gotował czeczeńskie manty w świetlicy środowiskowej Serduszko. Jest Dorota Sumińska, która opowiada, że to jest nieprawda, że Czeczeni uważają, że pieski są zwierzętami nieczystymi i rozbija te stereotypy. Myślę, że jest to książka, która pozwala nam poznać i zjawiska, i ludzi, o których totalnie nic nie wiemy. A jak już poznajemy, to wtedy mamy możliwość tym ludziom pomóc. Przeczytam kilka fragmentów. Mir, trud, maj, Brześć. Wracam z Brześcia, pełnego kwiatów, słońca i transparentów rodem z Związku Radzieckiego. W restauracji dworcowej leciała piosenka, którą pamiętam z pionierskiego dzieciństwa. Po bitwie, która trwa i Lenin wiecznie młody, a październik dopiero nadchodzi. To po rosyjsku to tak. I Lenin, takoj młody i juny,
октябрь впереди, а październик to oczywiście ten rewolucyjny z roku 1917. I w tym królestwie czerwonego października zwyciężyła muzułmanka. W małej wiosce, gdzie zamieszkała Ajszat z siedmiorkiem rodzeństwa, rozpisano szkolny konkurs. Ajszat wybrała temat: co ciekawego robisz z rodzicami? Napisała o tym, jak zaczęły z mamą Sedą szyć klamki muzułmanki z kolorowych skrawków, które przynosiła im ze sklepu tkaniny. Jak za pieniądze z lalek kupowały jedzenie, rzadko słodycze. Jak wymyślały stroje dla lalek, torebki, biżuterię. I że ten czas jest tylko jej i mamy. Ajszat już nie mieszka na dworcu, a lalki i tak szyje. Wygrała ten konkurs, potem rejonowy, teraz jedzie na obwodowy. Nasza mała Czeczenka Ajszat, która opowiada Białorusinom o wierze, nadziei i życiu, które samej można uszyć i pokolorować. No, może wraz z mamą. A to jest właśnie Ajszat. Chupa Chups. Zarima mieszka na dworcu już 5 miesięcy. Ma 4 dzieci, 5 w drodze. Pieszczotliwie nazywamy ją Chupa Chups od tych lizaków, bo tak wygląda w swoim czarnym hidżabie. Ma pogodną, okrągłą twarz, zawsze łagodną. Jest jedną z najlepszych uczennic w szkole mamy. Mamy kochać każdego, i tego chudego, i tego pucołowatego. Starannie czyta polski wiersz. Czy wjedzie do Polski? Wczoraj na dworcu 24-letnia Hadiszka, mama 2-letniej Alii, miała atak epilepsji. Hadiszka jest chudziutka, waży niecałe 40 kg. Blada, zapłakana, chora. Przedwczoraj, po odegraniu roli koguta w bajce wystawianej przez mamę dla dzieci, zemdlała sacyta. Lida nie ma skóry na nadgarstkach. Zdarła, drapiąc się z bezsilności, beznadziei, depresji. Luiza, żona Sejd Husseina, umierającego na raka wątroby, mówi, że sama chciałaby umrzeć, żeby nie męczyć się więcej. Robię wszystko, żeby się uśmiechnęły. Mówię, że Allah nie zsyła prób ponad siły, że przecież mają dzieci przy sobie, nie wybuchają bomby, tylu ludzi im pomaga. Ale kiedy widzę Hadiszkę, miotającą się w padaczce na marmurowej podłodze dworca, nie wiem, co mam powiedzieć. Przyjaciele, znani i nieznani, mieszkańcy Powiśla i przyjaciele mieszkańców Powiśla. Ta książka jest takim przewodnikiem po pomaganiu. Ona uczy, jak można i trzeba pomagać. Ta książka jest książką radości, ponieważ w każdym tym pomaganiu, w każdej tej biedzie i w każdym tym nieszczęściu jednak jest radość. Więc Wy też możecie pomóc. Pomóc przynosząc rzeczy proste, takie jak ryż, mąka, cukier, dla tych wielodzietnych, w większości samotnych mam, dla ich dzieciaków, żeby się ucieszyły, żeby przed wakacjami miały co ugotować, zaprosić gości, żeby to życie było takie normalniejsze. Bo dla nas to dziwne się wydaje, że można nie mieć w domu cukru. A ostatnio właśnie odezwał się do mnie starszy pan, który Czeczen, który mieszka w Wołominie, który nie miał ani cukru, ani herbaty, ani chleba. Bywa też tak. I ogromnie też myślę, że udałoby nam się, żeby ta pomoc być może była zatańczeniem dla was czeczeńskich dzieci tutaj przed ośrodkiem młodzieżowym. A jak nie, to później. Ale też, żebyście zobaczyli tych, komu pomagacie. Ja ogromnie dziękuję naszej Agnieszce Szymańskiej, fasolce, za tą poprzednią pomoc, która już była. Dziękuję wam, dziękuję pracownikom ośrodka i naprawdę możecie pomóc, a wasza pomoc pójdzie w ręce naprawdę cudownych kobiet i pójdzie dalej, bo z waszej mąki one ugotują pierogi, które pojadą do domu samotnej starości. One upieką chleb, który pojedzie na działki do osób bez domów. I ta wasza mąka sypnie się dalej na całą Polskę. A jeżeli ktoś będzie chciał kupić książkę Dzieci z Dworca Brześć, oczywiście egzemplarze autorskie, to bardzo proszę zwracać się tutaj do ośrodka. Jeżeli będzie potrzebna dedykacja, to też taką dedykację napiszę. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Bardzo, bardzo.